Cześć ludziska, witajcie. To jest kolejny odcinek, drugi z gry Frostpunk. Lecimy sobie dalej, mamy dzień piąty. Zbliżamy się niechybnie ku szóstemu i podniesieniu temperatury o jeden poziom, co również odblokuje nam tak naprawdę te tutaj lecznice, dzięki czemu będzie mogła funkcjonować. Bardzo się z tego powodu cieszę. O, dobra, wrócili nasi zwiadowcy, czyli inni tam myśliwi, jedni i drudzy. Za godzinkę zacznie się dzień pracy, dajmy 15 do stali. Dajmy też tutaj 15 drewna, cały czas są, dobrze. 15 do tego. No i ja bym chciał też jak najszybciej właśnie ten balon zacząć wysyłać, więc zależy nam też na tej kolejnej tutaj porcji stali. No i czekamy. Margaret Fisher. Idzie do pracy. Skrzynie z drewnem. Dobra, oni już wyruszyli, jest 8 godzina, bardzo dobrze. Żarcia nam na razie styka, jest ok, jeśli o to chodzi. Mamy potrzebni pracownicy, wskazówka. Mamy bardzo dużo do zrobienia, brakuje nam pracowników. Możemy szybko rozwiązać ten problem, zatrudniając dzieci. Haha. Otwórz księgę praw. No ja będę, nie będę chciał zatrudniać dzieci, gdyż tak jak tutaj widzicie, nieznacznie zmniejszy się nadzieja, to tam nie jest problemem, ale pracujące dzieci mogą ucierpieć w wypadku. To mi się bardzo nie podoba. No bo to też kolejnych chorych czy innych inwalidów będzie generowało, a to nie jest mi po drodze. Dzieci mogą pracować w bezpiecznych warunkach, tam miejscach, no ale to wiadomo, życie jest życie i różne rzeczy się mogą stać. Świetlice. Dzieci będą bezpieczniejsze i usadzone w ciągu dnia w świetlicy, a do tego nie będą rozrabiały. Gdy to prawo wejdzie w życie, nie będzie można bla 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 przez 18 godzin, nowy obieg świetlica. Prawo zwiększy nadzieję, zapewnie wszystkim dzieciom miejsc w świetlicach, podnosi poziom nadziei na stałe. I trzeba zbudować świetlicę. Dobra, podpisujemy to. Będę za tym, żeby ją wybudować. Mamy tutaj świetlicę, 20 drewna, 5 stali na razie nie wchodzi w grę, bo ja zbieram cały czas stal na to. No właśnie, czemu tutaj... A, nie, dlaczego tutaj wszyscy, nikt nie pracuje. Tutaj kilku, idzie odpocząć po polowaniu, 15, to 10 tutaj w trakcie leczenia 5, o matko. Dobra, zrezygnujmy może z tego drewna, a za to dodajmy tutaj 15, no bo potrzebuję po prostu, tak? Tego. Dobra, o i zwiększył się zasięg generatora, czyli lecznica już pracuje. Nie mamy za dużo tych gości, więc oddelegujemy tutaj jednego, bo i tak nie będzie to bardzo potrzebny. Może nawet dwóch, bo żarcia surowej żywności mamy tylko jeden. Dobra, no i zaczynamy teraz z kolejną rzeczą. Mamy na razie jedzenia spoko. Zapozujmy sobie, że ten czas nie leciał za bardzo. Stal. 35 stali do wybudowania balonu. Tak najszybciej trzeba zrobić. Wybudowa się nieco spokojnie, żarcio jest, tak? Surowce, tartak. Tartak to jest to, co będę teraz chciał, 10 drewna tym bardziej. Jak najbardziej się tutaj opłaca to zrobić. Bo styrty drewna nam się kończą niechybnie, 106 sztuk drewna zostało nam, więc teraz tartak jak najbardziej musi tutaj wejść to w życie. Zostało 22 godziny na zebranie dostatecznej ilości węgla, trzeba tego pieca, żeby działał. Możemy sobie na razie wyłączyć. Ja go na ogół nie wyłączam, niezadowolenie wzrasta, szkoda. Zimne miejsca pracy, zimny dom, no ale spokojnie. Jeszcze działa, tak? Chociaż słabo, dobra. Tu zimno wszędzie jest. Jeśli bym go włączył, to czy temperatura wzrośnie? Niekoniecznie z tego co widzę. No ale dobra, niech jest. Cały czas nam ich leczą, dobrze. 36 stali, ten balon jak najszybciej trzeba tutaj postawić. Ten to już chyba bez różnicy tutaj stoi. Dajmy go sobie tutaj. Dołączmy ulicą. Bardzo ładne ulice z kawałków desek. No super. Poziom tutaj technologii występuje. Dobra. No nikt tutaj nie zbiera węgla. No jest problem. 19 godzin. Powinniśmy przeżyć. Teraz zaczynają troszeczkę tutaj zbierać. 73% wydajności. Nie za dużo, no ale nic nie zrobimy. Stal, no zbiera się, zbiera. 10 wystarczy na ten moment. Dajmy sobie tutaj do węgla więcej. Też 20%, ok. Grunt, żeby jak najdłużej to tutaj działało. Podejrzewam, że ta opcja z procentami, z godzinami, ile tutaj piec będzie jeszcze działał, to się pojawia dopiero wtedy, kiedy mamy zużycie większe niż wydobycie. Bo na ten moment zniknęło. Co też tam coś tam mówi o tym. Ta świetlica, ile zostało nam dni? 2 dni, 16 godzin, to spokojnie. Spadnie nam niezadowolenie, podejrzewam, i wzrośnie nadzieja. Dobra.
No tak, i zaraz będziemy mogli sobie wyszkolić oddział zedowców, którzy też będą potrzebowali trochę tutaj drewna na rozpoczęcie przygody swojej. Badajmy tutaj 5, niech zbierają to drewno. Tylko 2 sztuki drewna. Balon obserwacyjny gotowy. Nie jesteśmy już odcięci od świata. Teraz nasi mieszkańcy będą mogli badać otaczającą nas kłuszę Frostland. Dobrze. Pięknie. Okej, dodajmy sobie drużyny zadowców. Potrzebujemy 5 robotników, których zabierzemy stąd. I tak nikt nie pracuje. Tyk. 40 drewna. No i zaczniemy od tej zaginionej ekspedycji, czyli wybieramy sobie nasz oddział, klikamy tu zaginioną ekspedycję i robimy wyślij. Okej. Teraz, chłopaki. Brak. I szybciutko do żarcia, tak? Brak. I do żarcia. Idzie jeść. Ogólnie po dniu pracy od 8 do 18 idą tylko jeść, a po nocce idą spać. Pierwsza amputacja. Okej, musieliśmy dokonać amputacji, by ratować życie tego pacjenta. Teraz ta osoba nie będzie zdolna do pracy i musimy podjąć decyzję. Albo dom opieki lub protetyka. Rozumiem. Na ten moment tak nie możemy tego zrobić, jeszcze 8 godzin musimy odczekać. Co tu się dzieje? Ludzie z naszego konwoju gotowi do poszukiwań. Mieszkańcy wiwatują, gdy wielki balon obserwacyjny wzbija się nad miastem. To ważne wydarzenie. Wszyscy są dumni z roli, jaką odegrali w tym osiągnięciu. Wielu ochotników chce ruszać na poszukiwania naszych towarzyszy zagubionych na Frostlandzie. Wśród nich kobieta, która zgłosiła się wcześniej. Pamiętacie z poprzedniego odcinka. Potrzebowaliśmy tego jak najbardziej. Radykalna terapia. Przerażony pacjent. Jednemu z naszych ludzi grozi śmierć, ale nie zgadza się on na amputację. Krzyczy, że nie chce, aby ktokolwiek dotykał jego nogi i upiera się przy swoim, choć gangrena może zabić go w ciągu kilkunastu godzin. No on ogólnie nie chce. Możemy go zostawić i wtedy prawdopodobnie umrze. Lub możemy uciąć mu nogę. Ogólnie każdy wybór tak naprawdę jest tutaj zły, mogę tylko wybrać mniejsze zło. Zostawmy go. Jak nie chce, to nie chce, nie będziemy go tutaj zmuszać. Ja nie jestem lekarzem, żeby tutaj podejmować za niego decyzję. Dobrze. 28 drewna. Tutaj nikt nie gotuje, dobra, bo nie potrzeba. Nam ludzi do gotowania. 10 chorych, ciężko chorych jest 4. Mamy 3 inwalidów. 10 pacjentów paliatywnych. Kto wie, ten rozumie. Ja nie bardzo. No ale dobra. Tutaj mamy panelik, ile jeszcze nasi zadowcy będą docierać do celu. To jest fajne, jeśli już dotrą do celu, to jeśli chodzi o powrót do naszej wioski, zajmuje im to mniej, dzięki temu, że znają szlak i dzięki temu właśnie mogą szybciej sobie wrócić. Jest spoko. No dobra. To co teraz? W nocy można budować, ale czy my coś musimy budować? Musimy świetlicę budować. Mamy 2 dni i 12 godzin. Możemy ją w sumie wybudować, bo dajmy ją tutaj, dajmy sobie ulicę, cyk, już jest połączona. Bo czemu by nie, drewna 17, tartak oczywiście, no tak, tartak. Zasoby, tartak jest dopiero opracowywany, więc 12% jeszcze, będzie trzeba poczekać chwilę. Dobra, co tu się dzieje? Śmierć męczarna, no właśnie to jest ta ofiara tego, że całej tej gangreny, tak? Właśnie zmarł pacjent, który nie wyraził zgody na amputację. Robiliśmy co w naszej mocy, by złagodzić ból, ale pod koniec bardzo cierpiał. I teraz mamy opcję, to był jego wybór lub przetrwanie wymaga ofiar. Tutaj niezadowolenie nieznacznie wzrośnie, a tutaj nadzieja nieznacznie się zmniejszy. Dajmy sobie, że to był jego wybór, niech to niezadowolenie troszeczkę wzrośnie. Bo myślę, że potem będziemy mogli to jakoś załatwić. Pierwszy zgon w mieście. Właśnie umarł jeden z naszych ludzi. W tych ciężkich warunkach nie unikniemy dalszych ofiar, chorób, wypadków i mrozu. Musimy znaleźć sposób na pozbywanie się ciał. Otwórz księgę praw. No, ludzie sami mogą o to zadbać. No nie no, potrzebowałbym tego pozbywania się zwłok, bo cmentarzu, wolałbym cmentarz. Musimy jeszcze 5 godzin poczekać, więc czekamy. Mamy tutaj trochę praw do opracowania, a rzeczy też do zrobienia jest mnóstwo. Śpieszmy sobie. Tam tutaj nie ma 15 ludzi. Już są, dobrze. Zaopiekowano się dziećmi, wzrasta nadzieja. Powstała świetlica, w której dzieci są bezpieczne.
Mieszkańcy mogą pracować, nie martwiąc się, że ich pociechom coś się stanie. Dobra, jest druga. Węgla mamy bardzo mało już. Trzeba się tym powolutku zająć. Nasi zwiadowcy dotarli. Tutaj rozbija obóz reszta naszych ludzi. Byli zbyt wycieńczeni, by iść dalej. Powinniśmy zaprowadzić ich do miasta. Mamy ocalanie z badań. Chcę wszystko czytać, bo fabuła jest całkiem fajna i myślę, że warto. Radosne spotkanie. Wyłoniliśmy się ze śnieżycy i wkroczyliśmy do obozu. Wita nas chór podekscytowanych głosów. Znaleźliście nas, dzięki Bogu. Szliśmy całymi dniami, aż w końcu opadliśmy z sił. Byliśmy pewni, że zginiemy tu z głodu. Dzieci i dorośli otaczają nas, pakowani i gotowi do drogi. Odkryte miejsca, miejsce wypadku i solidne schronienie, gdzie będziemy mogli znowu się udać naszymi zwiadowcami. Mamy opcję albo zaprowadzić ocalałych do miasta, albo wyślimy ocalałych do miasta. I jeśli wyślemy ich samych, to wędrówka zajmie więcej czasu i część z nich może umrzeć, na co nie mogę sobie pozwolić, więc razem ze zwiadowcami sobie wracają. Tak jak mówiłem, tutaj zamiast 8 czy iluś tam godzin, które wędrowali, wędrują tylko 5,5 godziny. Dobra. 15 godzin. Idziemy całkiem nieźle na te warunki. No tak, zgodzę się. Na razie te dwie chaty łowców starczają mniej więcej. Ale potem może być ciężej już. Dobra, niech zbiorą to żarcie i zaraz ich wysyłamy do węgla. Teraz na szczęście temperatura nam o 1 stopień podrasta. Nie mówię, że 1 stopień Celsjusza, tylko jeden poziom. I będziemy mieć minus 30, dzięki czemu też tutaj lepsze będzie to ogrzewanie. Powinno być chyba znośnie, dokładnie, dzięki temu znośnie. Czyli też spada ryzyko zachorowania, niezadowolenia spada. Jest dobrze. Myślę, że ten piecyk na razie sobie włączymy. Jak nam spada to niezadowolenie, nieźle. Wyłączę ten moment. Niezadowolenie spada, bo jest zimny dom i tak dalej. Znaczy rośnie, ale na razie nic nie zrobimy. Teraz szybciutko obudujemy sobie tartak, jak tylko będzie można. Was 15 tutaj wyślemy. Wy już skończyliście dobrze, więc wyślemy was jeszcze więcej. Tej stali również niech sobie pozbierają. Nie jest już tu bardzo zimno, co też jest ważne. Dzięki temu będziemy mieli zachorowań, więc warto tych ludzi tutaj wysyłać i zbierać jak najwięcej rzeczy. Dobra, tartak powstał. Od razu go tutaj montujemy. Tak, żeby jak najwięcej tych drewienek objąć jego działaniem. Dobra, gdzieś w tym miejscu. No i potrzebujemy jeszcze drewna, żeby pobudować drogi. Może 15 nie. Dobra, coś takiego. Czekamy. Zwiadowcy oddział numer 1 bezpiecznie wrócili do miasta. Mamy 9 inżynierów, 3 dzieci, 22 robotników. Ludzie z naszego konwoju, znowu razem. Wszystkich ogarnia radość na widok rodzin, które po tylu przejściach znów są razem. Ale czy w okolicy nie powinno być innych osad? Pierwsze ekspedycje wyruszyły z Londynu dawno temu. Ich członkowie musieli się już na dobre urządzić. Na pewno pomogą nam odnaleźć się w tym nowym świecie. Poszukamy pozostałych. Od razu wysyłamy gości. Nie ma co czekać. Do miejsca wypadku na przykład. Kilka rozbitych pojazdów, brak śladów życia. To są prawdopodobnie nasze maszyny. Miejmy nadzieję. Po wypadku musieliśmy zostawić w nich część zapasów. Czyli możemy się tam właśnie spodziewać zapasów. Okej, 303 bezdomnych, no właśnie też jest problem, mniej więcej. 16 drewno, no to tu szybko, szybciutko ich tutaj ze wszystkich zaprząc do pracy. Znaleźliśmy szlak prowadzący w głąb pustkowia. Powinniśmy nim pójść. Musimy znaleźć innych ludzi i poprosić ich o pomoc, by zwiększyć swoje szanse na przetrwanie. Okej. Pamiętajmy też, że musimy zbudować ten cały cmentarz, tak? O, brawo jest. Radykalna terapia, potem ten dom opieki też mi się przydał, ale na początek ten cmentarz. Nadzieja wzrasta. Dobra, chłopaki odpoczywają po tym polowaniu. Mamy teraz więcej chłopków. Mamy jeszcze 9 inżynierów zdolnych do pracy i 17 chłopa, którzy również mogą tutaj pracować. No niech zbierają tutaj trochę stali. Jak najszybciej niech robią mimo wszystko ten tartak. Dawać tych wszystkich, ile tam się da. Niech to zbiorą.
Trochę jest to irytujące, że oni tak długo odpoczywają. Ach. Co z nimi jest? Odpoczywa po polowaniu. No tak. W sumie 30 ludzi aż. Dajmy sobie to. Jest teraz trochę cieplej, więc wykorzystamy to na ten moment. Dobra. Ile tego drewna będzie potrzebne? 16. Albo z drugiej strony, o właśnie, chyba wystarczy tylko tutaj. Okej, okay, ulica jest w trakcie budowy, dobrze. Niech pozbywa jeszcze troszeczkę tego drewna. 40 dostępnych, no ale wszyscy muszą odpocząć. Tutaj dodajmy, może nie robotnika, ale inżyniera. Niech on tutaj gotuje. 60 posiłków, no nie jest tak źle. 8 głodnych, 10 chorych, 33 bezdomnych. No to czekamy. Pyk. Pyk, niech już lecą. Tak. Pyk. Technologia, właśnie, technologia. Młot węglowy. Jest bardzo fajna miejka, fajny budyneczek, który zapewnia nam stały dopływ węgla w godzinach oczywiście pracy. Tym, że wymaga zbieraczy, którzy te hałdy będą przetrząsać i po prostu zabierać do miasta. Problemy z ogrzewaniem. Zimne domy. Kapitanie, część mieszkańców jest zaniepokojona niską temperaturą w domach. Zwracają uwagę, całkiem rozsądnie, że w takich warunkach łatwo zachorować i proszą, żeby zająć tą sprawą. Ogrzejmy część domów. No nie będę wszystkich ogrzewał, bo jestem pewien, że nie dam rady. 12 węgla na godzinę. Dobrze. Myślę, że możemy sobie nawet tutaj tylko pierwszą strefę dać. Spraw, aby temperatura w 4 domach była co najmniej znośna. No i teraz tak. Jest znośna, ale musimy to jeszcze utrzymać przez 2 dni. Także czekamy. Cały czas musi teraz piecyk chodzić. Więc będzie nam zależało na jak największej ilości tutaj. Chcecie tylko zobaczyć, czy wszyscy są, ok. Jak największej uzyskanej ilości węgla. Dobra, młot węglowy, start, 10 drewno, no, trzeba czekać, nie ma innej opcji. Od 8 do 18 w normalnych godzinach się czekamy. Drewna na razie nikt tutaj nie zbiera. Za to nie mamy żarcia. 5 siedzenia, przyniosą nam 30, tak, parę godzin, jakieś 5 godzin. Też około 7. No musimy tego węgla zbierać, bo nie chcę, żeby nam tutaj niezadowolenie wzrosło. Bo nie jest, już wolę dmuchać na zimne. To nie jest tak, że my teraz nam tutaj niezadowolenie, potem coś jeszcze stanie, coś mi się stanie i będzie po prostu problem. Dobra, kiepska opieka medyczna, faktycznie mamy chorych 16, więc lecznica kolejna na pewno się przyda. I tej stali, no stali też musimy zbierać. Im szybciej oni wrócą, tym lepiej. Dziękujmy panu za jego hojne dary. Piękny poranek, z radością rozpocznę nowy dzień. No proszę. Coś tam mi się jednak podoba. Zwiadowcy dotarli. Mamy surowa żywność i drewno. Badam. Tu też mi się wydaje, że są różne opcje, które mogą się wydarzyć w trakcie badania. Los zapomnianych. Wraki naszej ekspedycji kryją wiele cennych zasobów. Przetrząsając skrzynie rozrzucone po śniegu, za pojazdami znaleźliśmy ciała. Szczepieni w jedną zamarzniętą bryłę, ludzi ci umrzeć musieli, wtuleni w siebie w rozpaczliwym pragnieniu znalezienia odrobiny ciepła. Nie możemy nic dla nich zrobić, nawet ich pochować. Weźmy zasoby. 44 żarcia, 144 drewna. Bardzo spoko. Mamy też dziennik naszych zwiadowców, co jest fajne, sobie to prowadzą. Dajmy ich do miasta. Niech oni tutaj wracają. Niech przyniosą te zasoby, bo na żarcie nam dość mocno zależy teraz, na ten moment. Dobra, wy już skończyliście, także cyk, cyk, cyk i od razu niech sobie idą odpocząć. A ci jeszcze muszą chwilę poczekać. Tutaj drewno się zaczyna zbierać. Teraz wungla jak najwięcej. Jednego, drugiego i tak dalej. Na drewno trzeba poczekać, tak jak mówiłem. No tak, no i ja nie mogę teraz tego wyłączyć, tak? Czyli tych bym odwołał. Brak i niech lecą zbierać węgiel. I też odwołajmy i wysłajmy to. Dobra, wydaje się, że zaczyna
ilość węgla rosnąć, tak jest. Tak rośnie, powolutko, ale rośnie. Mamy 27 drewna, więc wejdziemy młot węglowy, tarty. Ten pierwszy poziom musi tutaj wystarczyć. Świetlica jest, 15. Dzieci poza świetlicami 3. Na razie i tak nie będziemy budować kolejnej. Tak jak mówiłem, przydałaby się ta cała lecznica. Druga lecznica, albo nawet trzecia. W 10 dniu znowu temperatura spadnie, więc będzie trzeba roztoczyć ten drugi poziom ciepła, żeby to funkcjonowało. Drewno jest zbierane, tutaj również drewno jest zbierane, ale zależy nam jak największej ilości węgla, więc tym się zajmijmy tutaj. Dobra, posiłki są przygotowywane, za 4 godziny przyjdą zwiadowcy około 16, a więc tutaj coś jeszcze pewnie zdążą zrobić. W sumie to dawaj tutaj na maksa tych inżynierów. Dobra, tutaj za ile to będzie gotowe? Przez 7 godzin. Nie jest powiedziane, ile jeszcze będzie trwało, szkoda. Możemy sobie policzyć, ile to jest 40% z 7 godzin, ale to by tak komu to by chciało. My inżynierowie też mogą zbierać, czemu nie? Oni pewnie są nawet trochę lepsi w tym, więc... Dobra, co tutaj się pojawi za problem? Świetlica, liście z podziękowaniem. Nadzieja nieznacznie wzrośnie. Chcieliśmy po prostu podziękować. W Londynie tylko bogaci nie musieli wysyłać dzieci do pracy. Widać, że w budowanym przez ciebie nowym świecie sprawy będą wyglądały inaczej. Fajnie. Jestem super lubiany. Księga praw. Okej. Teraz chciałem zrobić... Co to jest? Pomocnicy medyczni. Edukacja to klucz do przyszłości. Nauczymy nasze dzieci lekarskiego fachu. Dzieci ze świetlic będą pomagać w ośrodkach medycznych, przyspieszając leczenie, lub dzieci ze świetlic będą pomagać w warsztatach, przyspieszając badania. Myślę, że te badania by było spoko, bo nie można... Mamy tylko jedną opcję. No nie wiem, czy ten warsztat się opłaca. Jak to tam potem... Nie wiem, ile tam potem te rzeczy różne trwają. Na pewno trwają coraz dłużej. Ale z drugiej strony to będzie odpracowywane tak czy siak. Albo zobaczmy, zdrowie. Mamy modernizację lecznic, przyspiesza leczenie o 10%. Ocieplenie, szpital, mechanizacja szpitali. Myślę, że sobie poradzą. I możemy wysłać te dzieci po prostu do pomocy na nauki. Arena walk. Nic tak nie rozładowuje stresu, jak obejrzanie paru rund porządnej bijatyki. Arena walk. Wieczorne walki będą zmniejszać niezadowolenie. Trzeba będzie zbudować arenę walk. No to żaden problem. Zmiana awaryjna. Nowa możliwość. Można zmuszać pracowników do wolnego zakładu do pracy przez 24 godziny. Powoduje niezadowolenie. Niezadowolenie nieznacznie wzrośnie. No tak, ale to się przydaje na pewno. Dom opieki. Przede wszystkim zwalniane miejsce w lecznicach. Dzięki czemu tam będą się leczyć tutaj w domach opieki. Zjadają dwa razy mniej żarcia i nadzieja nieznacznie wzrasta. Tylko, że trzeba wybudować dom opieki. Zróbmy to sobie. Dobra, żarcia, drewno mamy sporo, mamy mało węgla. To jest problem największy. W sumie mamy ilu chorych? 14. 10 się leczy. Cmentarz. Dobra, to trzeba zrobić. Ja wiem, postawmy sobie gdzieś tutaj. Niech tam ktoś idzie to budować. Dobra, wrócili. Mamy od groma drewna. Musimy od razu ich też wysłać. Mam tutaj obserwatorium. Ten osobliwy obiekt to najpewniej. Tutaj jest główna fabuła, więc może też warto by było tam pójść na ten początek. Zawsze można tutaj potem przybyć. 15 godzin tutaj, nie wiem. Na niewielkim wzgórzu stoi masywna cylindryczna konstrukcja. Nad nią powiewa brytyjska flaga, ale nie widać żadnego ruchu. Dobra, wyślijmy ich tutaj. Przybicie za 22 godziny. No cóż. O właśnie, bo jeden dzień 18 godzin. Zapomniałem, bym miał problem. Dobra. Odejmijmy sobie z ducha po trzech, dodajmy tutaj na maksa. Dobra, i mamy ten nasz cały młot węglowy. Teraz zastanówmy się, co dalej. Możemy albo dać sprzęt myśliwski, żeby więcej myśliwi przynosili żarcia, albo możemy zrobić cieplarnię. Da się tu hodować kilka rodzajów wytrzymałych roślin, wytwarzając 30 jednostek surowej żywności dziennie. 30 z jednej.
Nawet więcej niż taki myśliwy przynosi nocą. Jest to pewnie bardziej opłacalne. Eksploracja i przemysł na razie nie. Surowce, modernizacja tartaków, dzięki czemu ich wydajność wzrośnie o 25%. Możemy sobie hutę zrobić. Lub możemy wejść w węzeł grzewczy, większą moc generatora lub krzejniki. Ale myślę, że pójdziemy po prostu w to. Maszyna drążąca to jest to, co było tam na początku mówione, chyba w pierwszym odcinku, że kuje się tam w ten lód i tam wydobywa drewno stamtąd, tak dalej, tak dalej. Dobra, cieplarnia. Teraz jest, to jest nasz priorytet na ten moment. Mamy 177 węgla, 180, trochę jeszcze rośnie. Dobra, zobaczymy, czy wytrwamy. Wytrwamy, dobrze. 2 dni, 19 godzin. No i moi drodzy, kończymy na tym odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeśli tak, oczywiście nie zapomnijcie ocenić filmu, zostawić komentarza. Może jakoś pokierujecie mnie tutaj w dalszych działaniach. Może jakieś macie dobre pomysły, jeśli chodzi o rozwój drzewka technologii czy praw. Jestem otwarty na wszystkie sugestie. Dziękuję wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!